będzie. Padło hasło wieczoru. Pijmy wino, bo jutro może go nie być. Także tego się trzymajmy. Kalimera, kalimera, dzień dobry, ja jestem Iwona, a wy jesteście na kanale Vantrip. Vantrip aktualnie ze swoim teamem, czyli z moimi przyjaciółkami, dojechał do Grecji, do miejscowości Stomio. Dzień zaczynamy od pływania. Nie spodziewałem się tak wysokiej temperatury, także trochę szybkości nam się przyda. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku... Kalimera. W dzisiejszym odcinku zaczynamy od pływania i będą to odcinki, i w ogóle zaczynamy serię grecką i będą to odcinki właśnie takie mega kobiece, bo jestem tu z moimi przyjaciółkami i będzie to seria właśnie z wyjazdu do Grecji. Kochani, zaczynamy ten piękny, słoneczny dzień i czas. Słuchajcie, w tej naszej miejscowości są przepiękne plaże, jest kilka, mamy swoje ulubione. Chciałabym je Wam pokazać, bo każda plaża może być na inny, nie na inny dzień, tylko w ciągu dnia można sobie wybierać. Mamy taką blisko hotelu, kamienistą, nie fajnie się pływa, bo są tam kamienie, ale jest idealna, żeby, nie wiem, napić się drinka, bo przy tej plaży jest taki beach bar. No jest taka bardzo malownicza, kamienista, ale jest dla mnie wizualnie najpiękniejsza. Też są leżaki, parasole. Teraz idziemy się opalać. Idziemy na taką bardziej, no może nie, no publiczną plażę. Jest piaseczek, są leżaki. No i fajne jest dno bez kamieni, więc spokojnie można się od razu kąpać. Przewodnik po plażach z Iwonką w Grecji, w Stomio. Zapraszam! Teraz tak, jeżeli chodzi o koszt leżaka, to leżaki niestety są płatne albo stety. Wybieramy sobie leżak, przychodzi pan kelner i proponuje ci kawę, sok, jakieś frappe, nie pamiętam coś jeszcze. I te nasze dzisiejsze kosztowały 5 euro i to jest koszt na cały dzień, ale dostajesz właśnie kawkę plus taką buteleczkę wody i można plażować. Koszt 5 euro. Słuchajcie, ta plaża to jest taka jakby w centralnej, znaczy te plaże, ta plaża jest w centralnej części miasta. Oczywiście kamera, ja to za każdym razem powtarzam, że kamera nie oddaje uroku, ale tam za nami jakby ludzkie oko widzi, że są naprawdę wysokie, znaczy wysokie, nie aż tak wysokie, ale no takie masywne, zielone góry. Kilka domków i od razu plaża i morze. No to wygląda fantastycznie i może to jest właśnie urok tej miejscowości, bo z tego co czytałyśmy, że tu nawet jest chłodniejsza temperatura niż w całej Grecji. Tak się zastanawiałyśmy, może przez te właśnie otaczające zielone góry wytwarza się jakiś inny klimat i te lasy po prostu chronią, troszkę dają ukojenia w
te gorące dni. Tak, słuchajcie, odłożyłam kamerę i sobie tak pływałam na pleckach i zanurzyłam sobie uszy i to był taki relaks. Taka, słuchajcie, nawet można powiedzieć medytacja, że ten taki zgiełk pod tą wodą zanika. Ta jest, słuchajcie, piękna, przezroczysta, jest cieplutka. Także chwila takiego, słuchajcie, taki moment wzruszający dla mnie przyszedł, taką właśnie teraz uskuteczniam wdzięczność, że mogę być z dziewczynkami moimi, że jest ciepłe morze, piękne okoliczności przyrody, nawet taki inny wiatr, jest inne powietrze. Także jestem tu i teraz, cieszę się z tego dnia. Sałatka jest moją tutaj taką klasyczną sałatką i kosztuje, słuchajcie, tutaj 5 euro. Kuleczki serowe. Rozpływają się w ustach. Aga zawsze próbuje, to jest jej danie. Ona jest testerką sadzyków. Karapka wina, słuchajcie. To jest takie półsłodkie, takie deserowe, dzienne. Nie wiem jak to nazwać, bo się nie znam na winie. Pół litra kosztuje 5 euro. Następna przystawka, ser feta zasmażany, kosztuje 4,50. Słuchajcie, to jest moje danie. To mi się kojarzy właśnie z Grecją i to właśnie chcę tutaj jeść. To są smażone kalmary. Będę chyba niczym księżulo testowała w mojej miejscowości, tylko kalmary. Ten talerzyk kosztuje 11 euro. Dobra, testujemy. Lepsze niż wczorajsze? Te wygrywają w naszym hotelu średniawka. Te jak na razie pierwsze miejsce. Dobra, dobra panierka, słuchajcie. Dobra panierka, widać, że smażone na dobrym, świeżym oleju oraz przede wszystkim duże porcje, w sensie mocno, znaczy duże te kawałki, pyszne. Ania wzięła sobie wieprzowinę z frytkami z grilla, 8 euro. Smacznego, Aniu. Dziękuję. 30 euro za kilogram, ale nie wiem, 30 euro za kilogram, dorada. A tu każdy po posiłku dostaje taki gratisik, loda. Taki zwyczaj, zazwyczaj są to lody, ale kiedyś dostałyśmy ciasto. Nasz rachunek cały wyniósł 71,50. Podziwiam kolory. Podziwiam kolory. Tam daleko woda ma taki, wchodzi w granat. Potem się tak, wiecie, blenduje i rozjaśnia coraz bliżej. Jest taka piękny, głęboki turkus, który, wiecie, jakby te białe fale dodawały tej bieli i ona im bliżej brzegu, tym jest jaśniejsza. Plus różne odcienie brązu, miedzi, tych kamieni. To jest fantastyczne połączenie, czyli taka miedź, brąz z takim turkusem, świetnie. I zwracam uwagę na takie rzeczy, bo potem staram się właśnie tak zrobić oczami zdjęcie i zapamiętać to. I potem jakby w życiu codziennym już sobie wykorzystuję właśnie taką inspirację z przyrody. Orkiestra już się rozkłada, jakieś pierwsze nuty poleciały. Ja nie wiedziałam, że tu będzie orkiestra na żywo, myślałam, że to będzie jakiś DJ czy coś.
A tu, proszę Państwa, full profeska. Już wszystkie jesteśmy prawie gotowe. Niestety Agę dopada jakieś choróbstwo. 30 stopni, ja chora. Wariactwo, nie? Dobry wieczór, dobry wieczór. Przed nami wieczór grecki. Idziemy właśnie wystrojone na taki wieczorek grecki. Będą tańce, będzie jedzenie. Będę pierwszy raz, więc później dam Wam znać, co i jak. Dobra, wszyscy się schodzą. Słuchajcie, są piękne, zaraz Wam pokażę, są piękne, długie stoły. Ludzie siedzą po dwóch stronach naprzeciwko siebie. Jest ustawiona orkiestra, widzę, że się kelnerzy szykują, są szklaneczki, będzie jakieś piwko. No zobaczymy, czekamy i zobaczymy, jak to będzie. Padło hasło wieczoru, pijmy wino, bo jutro może go nie być, także tego się trzymajmy. Słuchajcie, 12 potraw greckich, to taka tradycja, tak jak u nas na Wigilię 12 potraw, tak tutaj też jest jakieś flagowe 12 potraw. Były oczywiście tzatziki, sałatka grecka, jakiś szaszłyczek, takie mięsko zawijane w liście winogron, była, słuchajcie, taka ostra pasta z fety, była taka coś na zasadzie naszej fasolki po brytyjsku, tylko że bardziej takie pikantne. Były przepyszne takie kiełbaski grillowane. Co jeszcze tam było? Jakieś sery. No, pyszności. Teraz jest muzyka, są pokazy, jest zabawa. Oj! Przepraszam. Jest muzyka, jest zabawa, ludzie się bawią. Jest fantastyczna oczywiście energia. Dzień dobry, kalimera. Kalimera. Już wstajemy? Wstajemy. Okej, go. Kalimera! Słuchajcie, w Stomio, jeśli wstaniecie na wschód słońca, będzie właśnie wcześniej rano, macie szansę, słuchajcie, zobaczyć delfiny z morzu. W tym roku nie udało nam się, chociaż jeszcze nic straconego. To jest jedno z moich, słuchajcie, marzeń, żeby zobaczyć na żywo właśnie w środowisku naturalnym wieloryby, orki i delfiny. Zobaczcie, chciałam Wam pokazać, jeżeli chodzi o architekturę tutaj, to słuchajcie, wszystko jest jakby z innej mańki. Tu nie ma takiego, wiecie, porządku architektonicznego. To pięknie, zobaczcie, tu malusi domek, łódka i tam przesmyk na morze. No wszystko wygląda tutaj po prostu
pocztówkowo. Widzicie, to są po prostu, tu są 3-4 uliczki do góry i koniec, i las. To charakterystyczne dla Stomio jest jedna rzecz. Jak wjeżdżacie i na samym początku mieściny na szczycie rośnie samotne drzewo i ono jest bardzo charakterystyczne. Możecie je zobaczyć właśnie na zdjęciach ze Stomio. Bardzo często to drzewo jest fotografowane. Już Wam pokazuję. Tam. I ona sobie tak stoi majestatycznie, dumnie, solo. Dobra, a teraz zabieram Was do kościółka. Jest tu taki typowo grecki kościółek, słuchajcie, białe ściany, niebieskie wykończenia, niebieska kopuła. Zobaczcie, jakie piękne są witraże. I w zależności, o której jest światło, to właśnie pada tutaj światło. Piękne. Żyrandole, to jest malusi, uroczy kościółek. Pani tutaj sprząta, nie chcę jej brudzić, ale chciałam Wam to pokazać. Piękne malowidła na ścianie. Sufit jest, zobaczcie, błękitny, złote gwiazdy. Tu jest główny ołtarz i zobaczcie, po boku też jedno wejście, drugie i piękne malowidła. Jak widzieliście, przeuroczy malusi kościółek. Teraz sobie tak pomyślałam, że też ciekawym byłoby doświadczeniem pójść, jak tu są msze. Ale to jest prawosławne chyba, chociaż nie ma tego, słuchajcie. Grecy są prawosławni? Nie wiem. Na pewno jest to świetne doświadczenie pójść do takiego malutkiego kościółeczka i zostać na mszy. Jak ktoś chodzi do kościoła, to na pewno to trzeba odhaczyć, bo to musi być... Śmieciarka pojechała. To musi być fajne przeżycie, zwłaszcza, że ten kościółek jest przeuroczy, jest malusi taki. No robi wrażenie, jest taki właśnie lokalny, widzieliście, że na bogato ozdobiony, stoi sobie tutaj na... Zobaczcie, jak uroczo wygląda. Stoi sobie tutaj na uboczu. Tu są już sklepiki spożywcze, kawiarnie, piekarnie. Tu już jest lokalne życie. Tu są też parkingi, można, jak ktoś jest samochodem, można sobie zaparkować i zrobić zakupki. Ja sobie weźmę czereśni, mam ochotę na czereśni, kosztują 4 euro. Taka, zobaczcie, cukinia, złoty 50. Nektaryny, brzoskwinie, ogórki pryszne, bakłażany, zobaczcie, te papryki. Ja sobie wezmę garstkę czereśni, mam taką ochotę. Są z lodóweczki, to będą chłodne. O, taką sobie wezmę garstkę. Inna gazeta. Oazu, jakiś taki sos do gofrów, soczki. O, co to jest? Jakiś syrop kukurydziany chyba. My kupujemy, słuchajcie, domlet do kawki. Dziewczyny piją z tym kawkę. To jest takie, może nie kondensowane mleczko, ale takie słodsze. O, i sery. No na pewno warto, słuchajcie, spróbować jogurtów, bo nigdzie nie ma takich. Jogurty, sery, jakieś takie inne piczko. W tych sklepikach znajdziecie wszystko, co potrzebujecie. Olej kukurydziany 2,40.
słonecznikowy 2,20. Makarony, kubeczki, mrożonki, makarony, to wszystko jest. Ale ja szukam słodyczy, mój synek poprosił mnie, żebym mu przywiozła jakieś lokalne słodkości. Mam mały bagaż, więc muszę się skoncentrować. O, i tu jeszcze mamy, zobaczcie, jakieś wędlinki. Tu ser z tym, taki gotowy pakiet, 2,50. Za te czeresienki i taką słodkość dla Miłka zapłaciłam 1 euro. Już Wam pokażę. Taka galaretka jakaś obsypana w cukrze czy czymś. I czeresienki zapłaciłam 1 euro. A w drugim jest piekarnia. I są ciasteczka i tu, słuchajcie, tak pachnie, że to jest jakiś szok, nie wiem co to jest. Tu są takie kalimera, tu są takie kółeczka, jakieś ciasteczka, wypieki, tu coś przyłożone kremem. O ludzie. I tam mamy takie jakieś kółeczka makowe i chlebek. Tu jest. Tu mamy piekarnię, tu sprzedają rybki, kalimera, jasas, zobaczcie. Jedziesz? Kalawerdzio. Ole, krewety. Takie tutaj rybne rzeczy. A tu mamy warzywniak, brzoskwinki, cukinie, winogrono. Życie się toczy, słuchajcie. O, i za mną właśnie możecie zobaczyć typowe żyćko. Jest niedziela, to jest niedzielny, poranny gwar. Dobra, wracamy, noga wysiadła mi. Teraz muszę się podkulać pod tą górę. Nie wiem, czy wejść jeszcze z Wami tam na górę i pokazać Wam ten widok, ale chyba tak zrobię, bo potem nie będę miała czasu. Thank you.
jak widzicie i słyszycie, za mną właśnie w tym kościółku na górze, na szczycie, odbywa się właśnie msza święta. Chciałam sobie posiedzieć tutaj właśnie na szczycie tej górki w cieniu i wam trochę poopowiadać, no ale jak tu jest msza, no to schodzimy, szukamy innego miejsca, gdzie można posiedzieć. I właśnie z tej górki, słuchajcie, przychodzimy tutaj z dziewczynami na zachody słońca. Piękne słomkowe koszyczki. Tam mi się podoba, jest ładna taka kopertówka w klimacie słonecznym. Ale ja przeszłam tak, po magnes. Ja chyba wezmę ten magnesik, ale zobaczcie, możecie kupić różne. To jest mydło z oliwek, możecie kupić uzo, to jest alkohol taki grecki. Jakieś słodkości, otwieracze z prorokiem, oko proroka, to są chyba tureckie takie naleciałości. Naprawdę, o, tu mamy jakieś aloesowe mydełko. Jeszcze taki znalazłam, wezmę jeszcze taki. Tym pamiątkom z Grecji będzie właśnie taka bransoletka. Pamiątek, zobaczcie, kupiłam dwa magnesy i notesik dla was. I sobie taką bransoletkę. Słodkie. A z takich kulinarni to wzięłam taką dla mojego Arka taką malutką kawkę. I wzięłam sobie liść laurowy, bo te niemieckie są jakieś takie, mają takie, taki dziwny posmak. Euro 10. Paczka chili, płatków. Ostra papryka i tu dla mojego synka taka baklawa i jakiś taki galaretka. To tyle. Tyle kanapa nie śpi? Jechałyśmy, słuchajcie, na zachód słońca w ostatniej sekundzie, ale chciałam wam pokazać, nie wiem czy to jeszcze widać, ale golden hour jest najpiękniejszą godziną, słuchajcie, dobre światło i nic więcej nie trzeba, makijażu, nie wiadomo czego, jest pięknie, najpiękniej wtedy wyglądamy. Zobaczcie tam z tyłu. Pięknie. Chyba muszę zakończyć to nagrywanie, bo się włączyła akurat muza i chyba będą ćwiczenia w morzu. Tańce. Kochani, dobrej nocy wam życzę. Cudownie. Intuicyjny taniec Iwona u mnie jest. Jaki? Intuicyjny. O, ładnie. Co
jeszcze mogę powiedzieć od Stomio? Słuchajcie, na tak sam koniec mogę Wam powiedzieć, że za ten hotel zapłaciłyśmy 650 zł na głowę, za samochód zapłaciłyśmy po 250 zł na głowę. Jesteśmy tu 8 dni. To jest tak, za samoloty zapłaciłyśmy, ja zapłaciłam, bo każda z nas kupowała osobno. Zapłaciłam w sumie w tom i nazad plus Kraków, Szczecin-Kraków. Zapłaciłam 120 euro za te 3 loty. Co jeszcze z takich najważniejszych informacji, jeżeli chodzi o kasę? No, słuchajcie, nie jest drogo. I bardzo polecam. My przyjechałyśmy indywidualnie tutaj. Ale jak się jedzie w 4 osoby i wszystko się dzieli na 4 osoby, to naprawdę za przyjemne pieniądze można wypocząć w tak wspaniałym miejscu. Boże, jak ja będę za tym tęsknić! Przecież to jest jakiś sztos! To jest jakiś sztos! No powiedzcie sami, czy ja kłamię, czy ja nie kłamię. Dobra, kończę, nie drę się, bo tu jeszcze jakaś para sobie, para się kąpie. No zobaczcie, jak to wygląda. Dzika plaża. Pięknie. I teraz już tak na koniec, słuchajcie, przyjeżdżajcie do Stomia. Tu jest cudownie. Trzeba sprawdzić, jak jest na zdrowie po grecku. Tymi hiasas. Jak? Z tymi... Pokaż. Z tymi hiasas. Z tymi... Dobra, cheers. Kasiu, cheers. Za ostatni nasz wieczór w Stomiu. To taka impreza, słuchajcie, to jest troszkę niesprawiedliwe. Ciocie, klocie wyjeżdżają, a to taka impreza. To miejscowość. Bardzo polecamy, to miejscowość jest przeurocza, jest mało ludzi, można tu odpocząć, można się zabawić, naprawdę. Wszystko, co potrzeba, prawda? Słuchajcie, pamiętajcie o komentarzach, lajkach i subskrypcjach. Pamiętajcie, że to jest dla mnie bardzo ważne. To buduje mój kanał, także liczę na Was. Dzięki za dziś, pozdrawiam i do zobaczenia.